W Ewangelii świętego Jana Duch Święty czterokrotnie nazywany jest Pocieszycielem. 14:26. Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. 15:26. Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. 16:7. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was. I na koniec 14:16. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ten ostatni werset otwieram w innych tłumaczeniach i widzę, że tłumaczenie Pocieszyciel jest najczęstsze, ale nie jedyne. W Biblii Poznańskiej mamy: a ja poproszę Ojca, a da wam innego obrońcę, aby był z wami na zawsze. Tłumaczenie Świadków Jehowy ma: a ja poproszę Ojca i da wam innego wspomożyciela, aby był z wami na wieki. Podobnie jest w nowym przekładzie robionym przez paulistów. A ja będę prosił Ojca i da wam innego wspomożyciela, aby pozostał z wami na zawsze. Nowy protestancki przekład ma: ja zaś będę prosić Ojca i On da wam jeszcze kogoś do pomocy, aby zawsze był z wami. Wreszcie w ciekawym tłumaczeniu Nowego Testamentu księdza Popowskiego mamy takie tłumaczenie: a ja poproszę Ojca i da wam innego rzecznika, aby zawsze był z wami. I przy tym ostatnim tłumaczeniu przy słowie rzecznik jest przypis i autor tłumaczenia wyjaśnia: nie da się w przekładzie oddać całego bogactwa znaczeń wyrazu oryginalnego. Greckie bowiem słowo, które tu przetłumaczone jest na rzecznik, oznacza kogoś, kto wzywa, powołuje, zaprasza, zachęca, dodaje otuchy, pociesza, prosi, lituje się, broni, jest orędownikiem, wspomożycielem, adwokatem, rzecznikiem. I pewnie dlatego autorzy, czy może bardziej redaktorzy, 5. wydania Biblii Tysiąclecia zdecydowali się w ogóle nie tłumaczyć tego słowa. A to słowo, to greckie słowo parakletos. I w 5. wydaniu, choćby użytym w Biblii Jerozolimskiej, mamy takie tłumaczenie tego wersetu: ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Innego parakleta da wam. Co jest lepsze? Tłumaczyć słowo parakletos, czy zachować bez tłumaczenia? W pierwszym przypadku mamy niebezpieczeństwo, nawet nie niebezpieczeństwo, tylko fakt, że zawęzi się znaczenie tego słowa. A w drugim przypadku to słowo będzie dla wielu ludzi niezrozumiałe. Ale nie dla nas, bo chciałbym, żebyśmy dokładnie pojęli znaczenie tego greckiego wyrazu. Nie sposób zapamiętać całego przypisu księdza Popowskiego, więc dobrze jest wszystkie znaczenia pogrupować wokół 4 kategorii. I zapamiętajmy, że paraklet to jest ten, który daje nam radę, dobrą radę. Paraklet jest tym, który nas pociesza. Ale także paraklet to jest ten, który nas napomina, gdy czynimy zło. I paraklet jest wreszcie tym, który nas broni. Zapamiętajmy też wreszcie najbardziej pierwotne znaczenie słowa paraklet. Otóż paraklet jest kimś, kogo się przywołuje. Kimś, kogo się woła. Jakie to wszystko ma dla nas znaczenie? Bardzo proste. Jeżeli tak przytomnie i uczciwie spojrzymy na swoje własne życie, to łatwo dostrzeżemy, że bardzo potrzebujemy w tym życiu dobrej rady, jakiegoś pouczenia, światła.
Nasze życie jest też życiem, w którym jest smutek i łza, więc bardzo nam potrzeba kogoś, kto by nas pocieszył. W naszym życiu jest też zło, więc potrzebujemy kogoś, kto by nas napomniał, kto by powiedział, jesteś na złej drodze, zawróć, nawróć się, wejdź na właściwą drogę. I wreszcie doświadczamy w swoim życiu słabości, więc potrzeba nam kogoś, kto będzie silny i kto będzie nas bronił. Jeżeli uświadomimy sobie takie nasze bardzo ludzkie potrzeby, to tym samym uświadomimy sobie potrzebę Ducha Świętego. Ducha Świętego Parakleta. Tego, który chce, by go wołano.